Witajcie przyjaciele, dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinku jak prorok do proroka i dzisiejszym tematem naszej rozmowy będzie naturalny kościół zamiast ponadnaturalny, albo supernaturalny. Więc ja zauważyłam coś takiego i chciałam się was zapytać, co wy na ten temat myślicie, że kościół jest przeładowany takimi pomysłami, żeby być dobrym człowiekiem, ale totalnie brakuje jakiejkolwiek mocy, jak to ma wyglądać w jakimś praktycznym wykonaniu. Co o tym myślisz, Artur? Ja to w ogóle obserwuję z roku na rok, że Kościół coraz bardziej staje się właśnie naturalny, staje się taką instytucją społeczną. Tak. Że to są ludzie, nawracają się do Jezusa, zbierają się w te grupy, bo jak tu inaczej żyć? To jakieś tam, wiesz, różne też opcje, są kościoły domowe, kościoły internetowe i tak dalej, ale generalnie ci wszyscy ludzie koniecznie chcą się w coś tam zebrać, bo tego potrzebują. Ale to przestało mieć pewnego rodzaju przełożenie, jeżeli chodzi o ponadnaturalny wpływ na rzeczywistość. Kościół zawsze, od kiedy w ogóle czyta się o nim w Piśmie Świętym, od początku tego Kościoła, on był ponadnaturalny. Tam zawsze było coś, czego świat nie widział. Tak. No nie byli, że ten świat był w zasadzie zaszokowany tym w ogóle, co wy robicie, jak wy żyjecie, tak. Jesteście inni, odszczepieńcy, dlaczego ich... Wiecie, ja też ostatnio o tym myślałem, że ich nazywano odszczepieńcami. No przecież ja tak czytam Biblię, mówię, Boże, no nie wierzę, że ich tak nazywali odszczepieńcami, tak. Bo oni uwierzyli w Jezusa Mesjasza. Mówię, przecież tam w tyle głupot ludzie wierzyli. No w Zeusa wierzyli, tak. Że piorunami rzuca, że tam z kobietami ziemskimi ma dzieci. Oni wierzyli w ściany, w betony, w różne tam, wiecie, historie jakieś dziwne. A tu raptem, że to dziwacy. Tak. Ale oni nie dlatego byli dziwakami. Nie dlatego byli dziwakami. Oni byli dlatego dziwakami, bo oni zaczęli tworzyć struktury społeczne, tak. Którym towarzyszyły nadnaturalne formuły życiowe. I wiecie, jak jednej osobie to towarzyszy, to jeszcze ujdzie. Ale jak to zaczęło towarzyszyć w ogóle całym wspólnotom, tak. Całym ruchom społecznym, to zaczął być problem. Jest taki opis fajny, że ludzie niewierzący bali się z nimi być. Bali się. Że ludzie, którzy nie oddali się Jezusowi, bali się do nich przyłączyć. Dzisiaj w ogóle Kościół mówi, musimy zrobić wszystko, żeby ludzie się nas nie bali. A ja czytam te Dzieje Apostolskie i mówię, kurczę, Panie Boże, a pierwszy Kościół był taki, że oni się bali z nimi być. Tak. Mówię, kurczę, to dlaczego oni się bali? Dlatego, że tam była ponadnaturalność. Oni byli z jednej strony zwykłymi ludźmi, ale tam była ponadnaturalność. I to nie była ponadnaturalność jedynie na zasadach takich właśnie, że ktoś został uzdrowiony, czy ktoś został uwolniony. Tamtym ludziom towarzyszyło ponadnaturalne funkcjonowanie na co dzień. Tak. Codziennie funkcjonowali ponadnaturalnie. Dzisiaj, moim zdaniem, Kościół jest zbiorowiskiem ludzi, którzy potrzebują opieki medycznej. W większości przypadków. Takie jest moje zdanie. Ja nie mówię, że u nas jest lepiej, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że my mamy narzędzia. My się tylko tym różnimy, bo do nas też przychodzą ludzie, którzy potrzebują opieki medycznej. Tak. Tylko, że my mamy narzędzia. To tylko tym się ten ruch różni. Natomiast tak. Rzeczywiście po prostu gdzie indziej tych narzędzi ponadnaturalnych nie ma. No i to jest właśnie problem. Ja jak byłam wiele lat nawróconą osobą i w różnych takich nurtach protestanckich przez ponad 10 lat byłam, to ja pamiętam takie swoje myślenie, które ja miałam. To myślenie było takie, że Bóg Bogiem i Bóg to jest jakaś taka sprawa duchowa. Bóg jest od tych spraw takich wyższych. A ja tutaj muszę sobie na co dzień jakoś tam poradzić, prawda, nie wiem, wziąć jakieś tabletki na depresję czy coś takiego, no bo co miał Jezus do mojej depresji, prawda? Tak, on ze świętej baśki w ogóle. No Jezus, okej, okay, Jezus Jezusem, ale albo jak mi Jezus pomoże z jakimś problemem takim codziennym, tak. Prawda? Dla mnie, ja pamiętam to myślenie, że miałam taki rozjazd,
że ja mogę sięgać po taką ponadnaturalną sferę, czy to przez modlitwę, czy przez proklamację, czy nawet ja pamiętam, jak ktoś mi powiedział, że Słowo Boże może mieć moc, że ja mogę coś powiedzieć, to było dla mnie takim fenomenem, że wow, serio? Przemówić może. Tak, że to Słowo Boże w ogóle, że jak ja powiem coś, to to może zadziałać, nie? To ja byłam zszokowana, że takie coś istnieje w ogóle. No. Natomiast bardziej mi chodzi o to na przykład, czy tego właściwie brakuje, bo ja to się śmieję, tak, że ponieważ wiele lat byłam w kościele baptystów i teraz się śmieję, dlatego że uważam, że oni mają takie myślenie, że wiesz, wszystkie dary duchowe umarły z epoką dinozaurów. Tak, czyli jakby się nikt nie porusza w tych żadnych przestrzeniach i wobec tego Kościół kuleje. Bo oni mają takie myślenie, no, te myślenie generalnie, no, to nie tylko baptyści, w ogóle to przenika wiele nurtów. I ile ty lat temu się nawróciłeś? 20. I już się z czymś takim zetknąłem. I ty się nawróciłeś i gdzie ty byłeś? Jak ty zacząłeś? Ty zacząłeś od razu w kościele charyzmatycznym. Tak, zacząłem od tego, że pojawiłem się w kościele charyzmatycznym, natomiast to już tylko jednym palcem dotykali tak naprawdę, wiecie. Który to był rok? 2000. Dotykali tego ponadnaturalnego funkcjonowania. Tak. I ja pamiętam też taką sytuację, jak ja się nawróciłam, byłam takim świeżakiem. I wtedy był taki podniesiony temat Toronto Blessing. Jakby już teraz nie poruszam tematu, czy to było zwiedzenie, nie było zwiedzenie i tak dalej, bo oczywiście to burza się zrobiła straszna w tamtym okresie czasu. Ale jako taki świeżak zostałam pouczona przez moich braci i siostry w wierze, wiecie, nie? Żeby nie dotykać sfery ponadnaturalnej, ponieważ jest to niebezpieczeństwo, że jak jest coś, czego nie można wytłumaczyć w sposób racjonalny, coś, co przekracza twoje możliwości, analizy i tak dalej, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że to jest od diabła i to jest zwiedzenie, niż że to jest Duch Święty. Więc po taki podprogowy sposób zostało mi to przekazane, żeby nie zajmować się, tak świeżak, wiecie, nie? Czytam w Biblii w ogóle, wow, uzdrowienie w ogóle, uwolnienie i tak dalej. Chcę się poruszyć w duchowej rzeczywistości, odczytuję siebie jako duchowy człowiek, a to jest od razu taka po prostu zapora, że nie dotykaj tego, bo nie rozumiesz życia tu, nie? I pierwsze co, od razu jestem załadowana taką informacją, że nie dotyka się pewnej przestrzeni, której się nie rozumie. Brakuje takiego pouczenia i nauczania w ogóle w kościele w tamtym czasie. Zresztą widać to dzisiaj też owoce tego, nie? Tak. Że tak jak słowo mówi o tym, nie? Że nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, to nie jestem tego uczona, że słuchaj, istnieje duchowa rzeczywistość i teraz my cię nauczymy, w jaki sposób poruszać się w duchowej rzeczywistości, odczytywać ją w prawidłowy sposób, tylko nie dotykaj. Dokonywać rozróżnienia, czy to jest Bóg, czy to nie jest Bóg, tylko z automatu jest coś takiego, nie dotykaj tego. Bo się sparzysz, bo było zwiedzenie, bo w jakichś kościołach było wypaczenie, więc na pewno, wiecie, i to od razu jest ładowane lęk, nie? Tak. I to jest widoczne dzisiaj, widać co to owoce, to było 2000 rok. I słuchajcie, sytuacja z ostatnich, tam nie wiem, 4 lat, jest taka sytuacja, jestem przyjazdem w tym kościele. Trafię na nabożeństwo, jeden z takich większych kościołów generalnie w okolicy, w regionie. Trafię na nabożeństwo, trwa usługa, też taka uzdrowieńczo uwolnieniowa, tak ją nazwijmy. Wychodzi kobieta do modlitwy, modlą się tą babkę i ona, słuchajcie, zaczyna się mocno śmiać, tak wiecie, na cały kościół, nie? I ja widzę, słuchajcie, byłem tak obserwatorem i widzę taką konsternację. Ludzie już zesztywnieli, bo teraz pytanie jest, co to jest? Jak było na zasadzie, kto po uzdrowieniu uwolnił, to był entuzjazm, jest super, jak ta zaczęła krzyczeć, to w sensie, że śmiać się tak, wiecie, głośno, nie? To wszyscy tak, już taki sztywne, wiecie, nie? Tak. Sztywne postaci i później słyszałam takie głosy i było tak, czy to z Boga, czy to nie z Boga, czy to był śmiech w Duchu Świętym, czy to manifestowała się manifestacja demoniczna i teraz co mamy z tym zrobić? I tu jest problem, słuchajcie, nie? Problem polega właśnie na tym, że brakuje też takiego nauczania w ogóle w kościołach, tak. Jak się poruszy duchowej rzeczywistości, nie? I to jest jeden z powodów, dlaczego ludzie wchodzą w to racjonalne tłumaczenie wszystkich zjawisk, tak. Bo to jest bezpieczne. I boją się w ogóle czegokolwiek, co nie rozumieją, nie widzą, to jest od razu... Tak, że od razu to jest od diabła. Tak. To jest od diabła, bo diabeł jest w ogóle jedyny niewidzialny, co w ogóle wiesz, tak. I działa. Nie? A ja się spotkałam z innymi jeszcze takimi historiami. No. Czy ty modlisz się na językach, czy to Duch Święty, czy bo przecież przy egzorcyzmach też mówią innymi językami. Tak. No i teraz w ogóle, wiesz, próba przynęcania zwiska na sposób czysto intelektualny, no dochodzimy donikąd. Tak. Ja też tak miałam, jak
właśnie wiele lat baptystów, potem znalazłam taki fajny kościół zielonoświątkowy, takie fajne nauczania były. No ale właśnie jak były jakieś takie modlitwy, no to oni pod tą mocą padali, wiesz, zaczynali się tak właśnie telepać czy coś i ja byłam przerażona. Ja się tego po prostu bałam. Z jednej strony bardzo lubiałam ich nauczania, czułam, że tam płynęło życie, że w ogóle taki mieli w ogóle wgląd w Biblię, taki bardzo ciekawy, ale tak się ich bałam, że wracałam do baptystów. Ale to jest to właśnie. To jest. Bufor bezpieczeństwa, to jest to. To jest to. Ty jak, ile my się znamy? 2012 roku. To 12 roku, co będzie już, tak. Czekaj, to 9 lat będzie, nie? Ty byłeś racjonalistą. Ja bardzo. No bardzo, to był taki racjonalista, słuchajcie. Wszystko po prostu racjonalnie. I jak to było, bo już nawracasz się do Jezusa, nie? Ale potem ty, racjonalista, tak, zaczynasz w ogóle zagłębiać się w duchową rzeczywistość. Coś zaczyna dziać. Ja przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, byłem racjonalistą, ale mnie interesowało, ponieważ ja kończyłem archeologię, więc wiedziałem, że coś jest też... Jest coś takiego, czego racjonalizm nie ogarnia. I to mnie też bardzo interesowało, bo było to tak naprawdę nie do skontrolowania, nie do zbadania. Nie można było na przykład, nie wiem, zbadać duchów, różnych przesuwających się rzeczy. Nie można zbadać w ogóle manifestacji bożych, no bo jak? Nie można tego wywołać. Nikt tego po prostu nie kontrolował. Mnie to po prostu interesowało, że jednak jest coś, co jest inne. Ta inność mnie interesowała i dlatego jak zacząłem z Arturem rozmawiać, no to mnie zainteresowało, że to jest całkiem inne spojrzenie w ogóle na życie. Że jest coś dalej oprócz tego wszystkiego, co oglądamy. I ja po Nowym Narodzeniu zacząłem po prostu szukać w pewien sposób i mnie to zaczął cieszyć ta podnaturalność. Ja przeczytałem w Biblii taką rzecz, że i ona w ogóle też jakby już z biegiem czasu na to sobie patrzę. Tam jest taka historia, gdzie idą uczniowie Jezusa do jakiejś tam wioski, ich tam nie przyjmują i oni się tam bardzo obruszyli, w ogóle zagniewali się i wychodzą stamtąd i pytają się Jezusa: Panie, czy mamy zrzucić ogień na tą wioskę, czy spalić? Tak. I mnie to tak naprawdę poruszyło, bo teraz tak, pierwsze pytanie, w ogóle co oni z tym Jezusem przeżywali, że oni takich rzeczy doświadczali? Jaka mentalność w grupie, przecież to nie było pierwszy raz, no przecież no to albo oni cholernie byli zaburzeni, albo doświadczali jakichś dziwnych historii. Druga rzecz, oni przecież nie byli narodzeni z Bożego Ducha. Tak, jeszcze więc nie. Jeszcze się nie wydarzyła ta, powiedzmy, stopień Ducha Świętego, a oni już takie rzeczy robili. Nie sądzę, żeby oni pewność, chcieli zrobić ta pewność, że mogą spalić wioskę, że się pomodlą. A najlepszy numer, że Jezus się nie oburza na to, bo nie zawsze. Tak, nie wiecie, jakiego ducha jesteś. No, okej, ale oni musieli robić dziwne rzeczy. No i tak. To towarzyszyło, to nie było dla nich nic nowego. To przecież idzie dwóch ludzi, którzy twierdzą, że możemy spalić wioskę. Oni w to wierzyli. Wierzyli w to. I to naprawdę... To było normalne. To było dla nich normalne. I to normalne. Na przykład mnie zaczęło zmieniać, że okej, w ogóle, to jednak te historie w ogóle tych ludzi za czasów Jezusa były w pewien sposób nacechowane ponadnaturalnością wszelkiego rodzaju. Tak. I uważam, że wiele rzeczy tak naprawdę nie zostało zapisanych, dlatego że nawet dla nich to było normalne. Tak, to było normalne, tak, dokładnie. Normalny styl życia. Normalny styl życia, dokładnie. Jezus mówił taką rzecz, w ogóle co ostatnio rozmawialiśmy, on mówił taką rzecz, że on czyni tylko wszystko, co widzi u Ojca. I teraz wiele osób tak naprawdę nie zastanawia się, co to znaczy widzieć u Ojca. Co on robił, w jaki sposób on żył, jak funkcjonował, że on to tak nazwał, roboczo. Tak. Uważam, że to robocza nazwa, że widział. Jakkolwiek miał obrazy, jakkolwiek miał po prostu myśli, w ogóle czuł się jedno z Ojcem, to w ogóle on odbierał duchową rzeczywistość. Tak. I to normalne było, że on ją odbiera. Dokładnie. Wiecie? I to jest ta fascynacja, to może nawet źle powiedziane, bo ja, kiedy się narodziłem z Bożego Ducha, tak. Ja zacząłem jakby iść właśnie w tą stronę. Ja mówię, czyli nadnaturalność jest naturalnością w Królestwie Bożym. Dokładnie. A jej brak to patologia. Czyli mówię, to nie tak, że ja mam teraz, jak mnie w kościele zielonoświątkowym uczyli, wiecie, no to modlimy się o jakiś tam cud, miesiącami pościmy, czy tam w ogóle, jak chodzi o uzdrawianie, pamiętam jak tam było uzdrawianie chorych, to była, słuchajcie, taka cała ceremonia, taka mistyka temu towarzyszyła. Tak. Wiecie, takie to było, wow, dzisiaj przyjdzie być może Pan i będzie uzdrawiał, prawda? Więc natomiast ja zacząłem widzieć, mówię, nie Boże, tu nie o to chodzi. Tu nie o to, nawet nie o to chodzi, że ja mam, bo ja byłem zafascynowany, jeździłem po tych konferencjach uzdrowieńczych, przyglądałem się na to, a mówię, Boże,
To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, że raz na jakiś czas zbierają się grupy ludzi, przyjeżdża jakiś usługujący, modli się, czy jakoś tam coś robi, kładzie ręce i są uzdrowienia i potem tym ludzie żyją. To nie tak. To ma być tak, że to ma być nasza codzienność. Tak. Okay. Że jak ktoś do mnie powie, jakie masz świadectwo uzdrowienia, to ja się muszę podrapać w głowę, żeby coś wyłuskać, żeby mu powiedzieć, co mam powiedzieć, bo o czym? Bo ja mam tego tyle, że tak jak jest napisane w Biblii, że gdyby to wszystko spisał, to by wszystkie księgi świata tego nie pomieściły. Dokładnie. Tak. Wiecie, czyli co to znaczy? Oczywiście to jest jakieś tam, wiecie, wiecie, porównanie do tego, że tego było tak wiele. Dobrze. Kurczę. Ja to na przykład, dla mnie to ja dopiero tutaj w Kościele Mocy zaczęłam czaić coś takiego, że jest coś takiego jak życie przez wiarę. I na przykład bardzo mnie to zaciekawiło, Artur, zaciekawiło mnie to, że jak ty byłeś w tym szpitalu, że była jakaś tam diagnoza na temat serca. Tak. I okej, ja widziałam twoje świadectwo, że następnego dnia już wyszedłeś ze szpitala, tak? I że to było zwycięstwo. Ale ja jestem ciekawa, co się działo w ogóle w twojej głowie? Wiesz co? Pytanie dobre, natomiast odpowiedź może nie wiem, czy ludzie będą tacy szczęśliwi, co będą nas słuchać, bo ja byłem cholernie spokojnym człowiekiem. Ja jem co 3 godziny, nie? Jak ja tam sobie leżałem podłączony pod te wszystkie maszyny i przyszła między innymi taka pielęgniarka, a z Agatą nie miałem bardzo kontaktu, bo jej tam nie chcieli wpuścić. Znaczy ona na rzeń by dojechała, to pytam tej pielęgniarki, mówię, a o której tu będzie obiad? Ja sobie wyliczałem, a potem pytam, a jest tu barek? Mówię, bar taki? Tak. Mówię, bo ja sobie myślałem, mówię, żeby sobie te... Już sobie planowałem, jak z tym czymś takim, tak. No nie? Ja do tego baru tam zejdę i już sobie planowałem, bo tam drzwi się zamykały, słuchajcie, tylko z jednej strony, żeby tam się wykraść i kupić sobie coś do jedzenia w razie czego. Bo już mówię, i teraz dlaczego o tym mówię? Bo ja w ogóle nie brałem pod uwagę. W ogóle. Tak. Czegoś takiego, że może z moim sercem być źle. Okej. Dlaczego nie brałem pod uwagę? Właśnie, bo kultura nadnaturalności, którą tak. żyję, ona daje mi myślenie pod tytułem tak. no nie po to Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy i konsekwencje tak. grzechów, którymi jest choroba, żebyś ty w wieku 49 lat umarł na zawał. Przepraszam, to trochę się nam tutaj nie klei. Towarzyszył mi spokój, wielki spokój. Ja uważam, że wierze towarzyszy spokój. Okay. Potężny wewnętrzny spokój i absolutne przekonanie, że nie ma innego wyjścia. Rozumiem. Ale to nie jest naturalne. To są najbardziej fascynujące rzeczy, kiedy ktoś w ogóle mówi takie świadectwa swoje o tym, jak w ogóle wyszedł z czegoś na podstawie swojej wiary. Tak. Macie jakieś takie inne jeszcze historie? Pytanie, czego dotyczy? Czy sfery, nie wiem, zdrowia na przykład? Czy... Czegokolwiek, no wiesz, może być zdrowia. Może być zdrowia, przecież ty też chyba... Tak, ja to miałam też takie już sytuacje. Już byłaś na jedną, cudzysłowie, jedną nogą na tamtym świecie. Ja zanim trafiłem do Kościoła Mocy, nawet w pewnym sensie nie wiedziałam o tym, że można wiarą chwycić uzdrowienie. Ja chodziłem po lekarzach. Jak każdy zresztą, tak? Jak było trzeba, no to korzystałam z jakiejś tam suplementacji i tak dalej. Tak. Natomiast na przykład, jeśli chodzi o uzdrowienie, ja miałam w wieku 20, nie wiem, wtedy miałam 25 lat. Przez przypadek, przy okazji zupełnie innych badań, wyszło, że mam zmiany nowotworowe. W żołądku, w jelicie grubym i w drogach rocznych, nie? No i generalnie była opcja taka, że było trzeba zdiagnozować, powycinać i tak dalej. Zdiagnozowali to, że to jest nowotwór łagodny, nie? Ale zostałam poinformowana na dzień dobry o tym, że do końca życia czekają mnie badania, dlatego że generalnie w tak młodym wieku to jest coś bardzo niestandardowego, więc jest opcja, że skoro teraz już pojawiły się takie zmiany, jest tendencja, że one będą znowu wracać, czyli te narośle znowu będą w jakimś czasie... Nawet po usunięciu, tak? Tak. Istniało takie prawdopodobieństwo. Kiedy przyszedłem do Kościoła Mocy, a ja wcześniej oczywiście, wiesz, brałem to bardzo poważnie, nie? Okej, czy tak, co 5 lat mam badać żołądek, co 3 lata mam badać coś tam, muszę się stosować do jakichś tam wytycznych lekarza i tak dalej. I jeszcze mi zdiagnozowali stan wrzodowy przy okazji badania żołądka. Tak.
kiedy trafiłam do Kościoła Mocy, zaczęłam w praktyczny sposób jakby przykuwać to nauczanie na swoje życie, między innymi tematy wiary, no to mówię, okej, w ogóle temat jest załatwiony. A co, zaczęłaś mówić na przykład do siebie? Zaczęłam do siebie ogłaszać w ogóle zdrowie do organów. Konkretnych organów? Konkretnych organów w konkretny sposób. Właśnie. I w ogóle wiecie, no minęło tych lat, no nie wiem, już 10 lat minęło. Po pierwsze, nie mam stanu przedwrzodowego, ja wiem co to znaczy. Tak? Nasilają się o pewne objawy jesienią, wiosną. Jak ktoś ma taki problem, to wie, o czym mówię, nie możesz jeść normalnie, masz pieczenie żołądka i tak dalej. Mhm. Nic od strony fizycznej nie mam. Tak? Jeśli chodzi o problemy, tak samo z całym układem moim, czy nie wiem, pokarmowym, absolutnie nie ma żadnych objawów, nic co po niej się nie dzieje. Czy na przykład anemię, którą miałam przez większość mojego życia. Mhm. Bo ty się urodziłaś z tym. Urodziłam się z anemią i generalnie był to temat taki, że ja nie mogłam... Chodziłam co kilka lat na badania, wychodziła anemia. Tak. Nikt w mojej rodzinie nie miał takiej tendencji, jadą to co wszyscy, więc to nie była kwestia, wiecie, na przykład jakiejś złej diety i tak dalej. Bujałam się przez prawie 20 lat z tą anemią, nie można było tego zdiagnozować, w sensie określić powód, nie? Po roku, po dwóch wracałam z powrotem w takim samym stanie. Wyniszczenia też organizmu, bo to wpłynęło później na całokształt tego, jak ja funkcjonowałam, tak? I co się stało? Zaczęłam tak samo, już będąc w kościele, tak? Zaczęłam w ogóle ogłaszać. Doskonale wiem, jakie są objawy przy anemii. Ja miałem ostrą anemię, więc na zasadzie silnego osłabienia, ciągłe krwotoki z nosa, obniżenia też nastroju. Przecież ja teraz ćwiczę. Ja funkcjonuję na siłowni, nie zasuwam z ciężarami. Przy takiej anemii absolutnie nie była taka możliwość. Nawet czasem nie miałem problem, żeby stać z łóżka. Ogłosiłam nad sobą zdrowie, w ogóle wiecie, nie? Oczywiście w międzyczasie było tak, że... Jak to brzmi dobrze, nie? Ogłosiłam zdrowie, nie? To tak... Powiedziałam w ogóle nigdy więcej, nie mam żadnej, nie będę żadnej anemii. W ogóle ja to ogłaszam, ustanawiam, wyrównuję wszystkie parametry, niezależnie od tego, jaka była przyczyna, jaki był powód. Bo nie zdiagnozowali tego, musiałabym mieć badania szpiku, bo nie wiedzieli do końca, o co chodzi, nie? I na samym początku też było tak, że ja musiałam to sobie utrzymać wierzę, bo przychodziły symptomy, na zasadzie krwotoki ciągle z nosa albo coś, mówię, nie, diable, ja już wiem, co to znaczy. W ogóle wiecie, nie? Okay. Ustanawiam, tak jak ustanowiłam, tak idę w wierze i w ogóle nie obchodzą mi rzeczy zewnętrzne, poboczne, no bo wierzę się porusza, a nie w oglądaniu, czyli nie w tym, co naturalne, nie? Dokładnie. I dzisiaj mamy tego efekty. W ogóle zasuwam, mówię, na siłowni między innymi, więc jakby to jest świadectwo tego, że no ja nie jestem anemikiem, no nie wyglądam jak anemik, kurczę. To niesamowite, bo mi przypomina właśnie, że Jezus tak mówił, nie? Twoja wiara cię uzdrowiła. Amen, amen. I to jest na to pójść, że moc słowa, jakby doszło do ciebie, że w ogóle słowo ma moc. Wow, to ja mówię, ale zobaczcie, co to mówi, że to, no co ja mówię, no wypowiadam jakieś wyrazy. No. Prawda? No przecież to nie jest racjonalne, tego nie można dotknąć. Jak do racjonalnej choroby, do jakiegoś raka, czy do jakiegoś ja będę mówił i teraz to zniknie. Jak to w ogóle mówić do raka? Już wiesz, jak się mówi do kota, to już psychiatrzy twierdzą, że coś z tobą nie w porządku, wiesz? No. A tu wie, do raka mówię, zobacz, do raka mówię. Kurczę. Ja pamiętam, jak kiedyś tam, nie wiem, ktoś do mnie napisał o coś tam o modlitwę, ja do kogoś mówię, no ale to też się możesz pomodlić, tak? No i ta osoba do mnie odpisała, no ale już się pomodliłam, nie zadziałało. O, już tak. Już Pan Bóg nie zadziałał, wiesz, Pan Bóg nie zadziałał, to jest dobre. Wiesz, raz się pomodliłam i koniec, tak? A ty masz jakieś takie historie? Jasne, ja generalnie mi to towarzyszy tak naprawdę od początku mojego Nowego Narodzenia. To nie jest coś w ogóle, jak ja patrzę tak z perspektywy czasu. No, u ciebie to było od początku. To jest od początku, to nie jest coś, czego ja się nauczyłem, bo generalnie jak my z Arturem się spotkaliśmy, to ja nie wiedziałem nic. Ja nie byłem w żadnym systemie religijnym. To w ogóle dobre było. To było dobre. Ja po prostu zacząłem od zera. Okay. I w ogóle jakby jak ja patrzyłem, to ja chciałem. Mnie cechowała chęć, czyli po prostu pamiętam, jak zobaczyłem ich, jak oni się modlą, że chwalał Pana, nazwijmy to roboczo, ale mówił w innych językach. Ja powiedziałem, okej, nie jestem w stanie się nawet tego nauczyć w ogóle, ale ja chciałem mówić tak jak oni. I ja jeszcze nie byłem wierzącym człowiekiem, wcześniej nie narodziłem z Bożego Ducha, ale ja chciałem. I wtedy pamiętam, jak ja... ja to wszystko miałem wtedy w pakiecie. Od razu się chrzciłem. Tak, szybko miałem. Ja miałem to wszystko szybko. Tak. I teraz ja na przykład chciałem, ponieważ naopowiadałeś nam wtedy dużo różnych ciekawych rzeczy, jak to tam podczas chrztu może być, więc ja myślałem, że jak będę się chrzcił, to różne rzeczy będą się działy. Generalnie nie wydarzyło się nic. Byłem bardziej mokry, nie? Mówię, okej, dobra, to może jutro, nie? No i jutro i generalnie powiedzmy po chrzcie nie zmieniło się nic, ale następnego dnia zmieniło się wszystko. Okay. Następnego dnia, jak wstałem, zacząłem mówić innymi językami i pojawiło się coś takiego, co uważam, że to jest jakby efekt ponadnaturalności, dlatego że wiedziałem, że gdybym umarł, wracam do domu. I to nie jest coś, czego można się nauczyć, bo po prostu w ciągu paru godzin nie można się tego nauczyć, ani tak naprawdę w pewien sposób uwierzyć w głupią ideę.
bo nie da rady. Także... W 4 dni ci się zmienił, bo tam byłeś chrzczony w środę, przyszedłeś w niedzielę, byłeś ochrzczony w Duchu Świętym. Tak, I ja nie ogarniałem w ogóle tak naprawdę, co się stało, bo to nie jest, że w ogóle, nie wiem, uderzyłem się w futrynę i w ogóle mi się tam coś poprzestawiało, tak. Tylko po prostu zaczęło się we mnie coś zmieniać, chociaż tak naprawdę też nie wszystko się zmieniło. Ale pewne rzeczy na przykład zamanifestowały się od razu. Ja pamiętam, moja żona Malwina zawsze narzekała, że mam zimne nogi. Że po prostu tak miałem słabe krążenie, zresztą moja mama to mówiła, że ciągle mam zimne nogi, spocone w ogóle i wszyscy tam tak. Narzekali, tylko żeby te nogi zabierał, nie? Tak. Po chrzcie, po nowym narodzeniu, w ogóle następnego dnia jak wstałem, to była to trzecia rzecz, która tak naprawdę się zmieniła, od razu mi wróciło krążenie. Ja się o to nawet nie pomodliłem. To nie jest coś, że w ogóle, nie wiem, ja po prostu chciałem zmian. I zmiany sukcesywnie tak. Następowały i one następują cały czas. To nie jest coś, czego można się nauczyć. Ludzie jakby uważają, że ta ponadnaturalność, czy w ogóle chodzenie z Bogiem, to jest kwestia jakiegoś nauczania się. Tak. Nauczyć się mówić innymi językami. A tam jest napisane, zabiegajcie o więcej. I to zabieganie, moim zdaniem, jest potężnym kluczem. I czy ostatnio do mnie dotarło takie słowo, jest napisane, że przede wszystkim, aby się wam dobrze działo. I tak usiadłem, mówię, przede wszystkim? Mówię, przede wszystkim, to znaczy, Panie Boże, przecież to słowo, zobaczcie, gdzieś wszystko się odsuwa, tylko te nasze osobiste życie w tym szeroko pojętym kościele religijnym gdzieś na bok, nie? A tutaj Bóg mówi tak, przede wszystkim możecie tą ponadnaturalność zastosować do swojego życia. Przede wszystkim, zanim w ogóle cokolwiek innego zaczniecie, to żeby... Gdzie tak mówi? Który to jest? Biblii. Zabiegajcie o to. Nie. Przede wszystkim, chyba u Jana jest, nie? Tak. Że przede wszystkim wam się dobrze działo, nie? Ja mówię, to przede wszystkim i złożymy, i teraz kiedy składamy to, zabiegajcie, ja mówię, okej, to jak my będziemy zabiegać o to, żeby ponadnaturalność działa się w naszym życiu, przede wszystkim. Nie tam, żebym to oglądał gdzieś, nie to, żebym tam, nawet żeby gdzieś z tym pójść, ale w naszym życiu. Tak. To będzie to. Dokładnie. To ja mogę, Panie Boże, mieć prywatny seans z duchową rzeczywistością. Wow. I poruszać się w niej od rana do wieczora. Dokładnie. Ja mogę sobie wstać. No dobra, ale to podaj przykład, jak ty się poruszasz w tej duchowej rzeczywistości. Nie wiem, niech będzie coś takiego. Jak dzisiaj, powiedzmy, jest inaczej, ale bywa. Jestem bardzo przemęczony. Okej. Okay. Takie normalne przemęczenie wynikające z krótkiego snu, dużego zaangażowania w pracę i tak dalej, i tak dalej. Wstaję rano po 3 godzinach snu, siadam sobie na łóżku i wiem jedno. Mam przed sobą dzień, w którym mój umysł musi pracować na najwyższych parametrach. Okay. Muszę też być dzisiaj nie tylko skuteczny intelektualnie, ale muszę jakby głęboko widzieć duchową rzeczywistość, ponieważ jako osoba prorocza, jako prorok, ja muszę ludziom podawać to, co Bóg we mnie włożył. Tak. Siadam na łóżku i co zaczynam robić? Zaczynam się regulować, bo ja jestem naturalnie rozregulowany. Okay. A więc ja naturalnie nie mogę zrobić nic, bo to tak jakby człowiek... pijany, tak? Chciał prowadzić auto, rozumiesz, i teraz usiłował być niepijany. I on się zbiera i on się nie zbierze. Jest 3 promile, jest 3 promile. Tak. Natomiast ja teraz muszę inną stroną zadziałać. Czyli naturalnie jestem rozregulowany. Okay. Siadam i zaczynam mówić. Mówię, mózg przez imię Jezus regenerujesz się teraz do takiego stanu, tak? Jakbyś miał za sobą 12 godzin snu. Okay. Tak? Ciało, tak? W tej chwili pracujesz prawidłowo we wszystkich parametrach. Ja mówię do swoich gruczołów dokrewnych. Ja mówię do hormonów. Ja mam pierwsze, w cudzysłowie 15 minut, tak? Rozmowy, czy też nakazywania swojemu organizmowi. Ja po 15 minutach wstaję i ja wiem, co ja robię. Tak. Ja jestem silny, ja jestem zdecydowany, ja wchodzę na obroty. Rozumiem, co się stało? Nadnaturalnie zadziałało, bo przede wszystkim, tak? Przede wszystkim to zrobiłem. Zanim w cudzysłowie powiedziałem Bogu dzień dobry rano, to powiedziałem w ogóle do mojego ciała, ty masz w nadnaturalny sposób działać. Okay. Ty musisz to robić, bo ty od tego jesteś. Okay. Więcej, pokażę ci ciało, skąd masz brać ten prąd, prawda? I moim zdaniem
To jest to, od czego się zaczyna, bo kiedy idziemy od tego, to potem nie ma problemu na przykład z tym, że my poruszamy się w darach Ducha Świętego. Tak. Prawda? Bo my uczymy o darach i tak dalej, ale jeśli ja nie będę taki dla siebie, nie będę tej ponadnaturalności stosował, to ja potem nie będę mógł usługiwać w tych darach innym ludziom. Nawet nie masz czego im dać świadectwa. No nie mam z czego. Jak nie masz, to nie masz czym się podzielić. Więcej, jak jesteś niepewny do siebie, no to jak będziesz pewny do tej usługi? Znaczy, ja też zauważyłam w kościołach, że jest takie, że ta supernaturalność to jest, o wow, tam pióro zobaczyłem. No, coś w tym guście. Tak. Mi się w ogóle podobają takie świadectwa, takie, co w ogóle konkretnie coś wnoszą do życia kogoś, nie? Ja pamiętam, Tadeusz kiedyś opowiadał, że pieniądze znalazł w portfelu, tak? Tak. Jak to było? Czy generalnie to był początek tak naprawdę mojego chodzenia z Bogiem, nie pamiętam, to było chyba 3 miesiące po moim nowym narodzeniu. Mhm. Pamiętam, Malwina pojechała chyba do Brukseli wtedy, więc zabrała wszystkie karty, jakoś niechcący tak się wydarzyło. Ja zostałem dzieciakami, zabrała wszystkie karty, wszystkie drobniaki po prostu, nie wiem, jakoś nie mogłem ich znaleźć w domu. No i zobaczyłem w lodówce, pamiętam, nie ma nic dla dzieciaków. Nie, to nie chodziło o to. Ja bym sobie poradził, to nie chodziło o to, chodziło bardziej o dzieciaków, nie? I że nie mam mleka na rano. Tak. I mówię, kurczę, jest źle, nie mam od kogo pożyczyć, bo akurat tam chyba teściowej też nie było, nie mam nic, w ogóle no jest dramat. I ja jakby, ponieważ ja nie byłem skażony religią, więc było mi pewne rzeczy łatwiej trochę zrobić. I ja przyszedłem, mówię tak, powiedziałem do ojca, mówię, skoro jestem twój, to się martw. I poszedłem spać. I nie zrobiłem nic, żadnych jakichś, powiedzmy, systemów ogłaszania, że tam ma coś się pojawić i tak dalej, bo nie wiedziałem nic, nawet, że się tak robi. Poszedłem spać, rano wstaję, sięgam do tego portfela, który wywaliłem poprzedniego dnia parę razy, bo to nie jest tak, że tam nie sprawdzałem. No i patrzę, jest tam 150 zł. Mówię, kurczę, nie, no jestem nienormalny. Albo nienaturalny. Tak, bo to są pierwsze rzeczy, jakby ta naturalność jednak przez pewien okres czasu człowiekowi towarzyszy, nie? I mówię, jest 150 zł, no nie, nie może być, no nie jestem walnięty, bo wczoraj wywaliłem ten portfel parę razy, szukałem. No i racjonalnie, ponieważ byłem racjonalistą, to sobie analizuję, tak, czy ktoś był w domu, no nikogo nie było w domu, czy dzieci mogły sięgnąć, no nie mogły sięgnąć, bo były za małe. I tak sobie wyeliminowałem, no musi być ten Bóg. Wpadł na niego. Amen. Ja tak właśnie miałam, że prosto po narodzeniu się na nowo, to w ogóle ja przez parę miesięcy to tak jakbym żyła w innym jakimś świecie. Tak. Wszystko, co się dotknęłam, było jakimś sukcesem. Ja nawet myślami mogłam zatrzymać coś po prostu, tylko przez to, że miałam taką świadomość, że Jezus jest ze mną. Tak. Tak, że podchodzi do mnie jakiś policjant i mówi, coś tam pani przeskrobała, muszę pani dać mandat. Ja się tylko popatrzyłam na niego i tak się śmieję wewnątrz siebie i mówię, jaki mandat w ogóle? Jezus jest ze mną, w ogóle żadnego mandatu nie będzie. I facet w ogóle zaczyna mówić od razu. No tak, ale ponieważ, wie pani, puszczę panią teraz, tak, bez mandatu, nie? Czyli, wiesz, zaczyna mówić, że da mi mandat, a za chwilkę w ogóle odwraca to i mówi, dobra, to już panią puszczę, proszę tego nie robić, tak? Jasne. Słuchajcie, to jest, bo tylko potem co się dzieje? My czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy utopieni w tej naturalności, którą religia propaguje. Tak. Z drugiej strony, nie wiem, czy zauważyliście, religia podaje nam to, co zauważył, to, co powiedziałaś, pewne szeregi zafałszowań ponad naturalności. Tak, tak, dokładnie. Ja nie wiem, jak wy obserwujecie, ale ja widzę dzisiaj ogromną taką ilość. Dzisiaj w ogóle opowiada się właśnie, dzisiaj jest takie natężenie takiej tej pseudo ponad naturalności, prawda? Ktoś tam mówi, w ogóle widziałem, w ogóle przyszedł do mnie anioł. Okej, mówię. Co tam ci powiedział anioł? No i anioł mi powiedział na przykład w Tysłowie, no nie, znaczy to jest troszkę podobne, nie, przyjedź tam pojedziesz do Polski w ogóle i powiesz, że właśnie z Polski przebudzenie wyjdzie, bo to był taki jeden artysta, tu przyjechał do Polski, drugiego końca świata, taki, no nie, że z Polski wyjdzie przebudzenie. Ja zawsze w ogóle mówię, no a anioł przyszedł do niego, powiedział, idź do Polski, z Polski wyjdzie przebudzenie. I teraz co to się dzieje? Nie wychodzi z przebudzenia z Polski od tamtej pory. Może kiedyś, nie wiem, wyjdzie, nie wyjdzie. Chodzi o to, że to w większości przypadków, ja nie chcę wylewać się dziecka z kąpielą, ale w ogromnej większości przypadków to są rzeczy, które należą do potężnej sfery zafałszowań. Tak. Rozumiecie? Natomiast to, że one są, to nie zmienia postaci, że gdzieś idzie bokiem ten nurt prawdziwej ponadnaturalności. Tak. Realnej. Ja wczoraj miałam taki na Messengerze taką rozmowę, bo ktoś do mnie napisał i mówi, czy możesz mi usłyszeć jako prorok? Ja tak mówię, no dobra, no o co chodzi? Mówi, no bo jakiś inny prorok powiedział mi, że będę nauczał. Ja się tylko spojrzałam na profil, na zdjęcie profilowe tego człowieka. I po prostu, przestań pić takie coś. Najpierw. A później w ogóle bojaźń go załadowałam i mówię, słuchaj,
Jeżeli się weźmiesz za nauczanie, to jest wielka odpowiedzialność. To nie jest, że pójdziesz do szkoły teologicznej i będziesz tam coś gadał z Biblii. Mówię, to jest wielka odpowiedzialność i mówię, poniesiesz straszny ciężar, jeżeli źle to zrobisz. A on, wiesz, a cisza. Bo mu prorok powiedział jakiś, tak, że będzie nauczycielem. Ja mówię, broń cię Panie Boże. Właśnie tak, przestań pić. Ale bardzo dobre, ale to jest bardzo dobre. Wiecie, bo rzeczywiście kiedy, bo tu jest co? Na zasadach prawa przyciągania my rzeczywiście do siebie to wszystko ściągamy, tak jak się chcemy tego czytać, mamy myślenie życzeniowe, mamy w ogóle i tutaj diabeł utkał tą swoją w ogóle taką tą nić, ale właśnie kiedy jest prawdziwe pragnienie, tak jak mówiłeś, i czystość, ja wam coś powiem, wracamy kiedyś kilka lat temu z Agatą samochodem wieczorem i siedzimy sobie i to był taki okres czasu, kiedy też były zachodziły w życiu moim, w życiu Agaty pewne zmiany. Uczyliśmy się, to ja nie wiem, czy to już był, jak my zaczęliśmy kościół w Warszawie, czy to było jeszcze wcześniej, ja nie umiem powiedzieć, na samym początku chyba. No i słuchajcie, jedziemy i siedzimy w samochodzie, a ja mędrzec, ja byłem straszny mędrzec kiedyś, mędrzec taki, że ja koniecznie musiałem obrobić dupę komuś, naplotkować, a najlepiej, znaczy naplotkować, no to nie nazywałem naplotkowaniem, ja nazywałem to proroczym określaniem faktów. Taką miałem i szczególnie jeszcze usługującego jakiegoś pastora, czy kogoś tam, jak ja sobie takiego kogoś tak obrobiłem i powiedziałem, jakie on tam ma mankamenty i tak dalej, to ja się wtedy czułem dużo lepiej, bo ich nie miałem. No to takie moje zaburzenia były tamtejsze. No ale dobra, jadę z nią i tam obrabiam dupę jakiemuś tam pastorowi właśnie w samochodzie. Jadę, ona mi tak słucha, w ogóle słucha i tam mnie przytakuje, w ogóle jest razem, w ogóle już jesteśmy razem w tym klimacie. Dwoje usługujących, już w ogóle wiecie, już się nakręciliśmy, ja śmieję się w cudzysłowie, no wiesz, z tyłu siedzi Sara, proszę ciebie, a obok chyba diabeł, nie? Wiesz, no jedziemy, jedziemy, słuchajcie, zatrzymuje nas patrol, w ogóle policji. Ja mówię, co tu jest, przyglądam się, mówię, o, Sara w foteliku nie siedzi, mówię, kurczę, wiesz, nie, mówię, dobra, modlę się, żeby tutaj nie było mandatu, ogłaszam w imieniu Jezusa, nie będzie mandatu, no nie. On wsadził głowę do tego samochodu, rozejrzał się, mówi, pani wysiądzie. Pod jabłoną tutaj. Wysiadła Agata z samochodu, poszła do tego, wraca blada. Ja mówię, co się stało? Dostałaś mandat? A on mówi, nie. A ja mówię, to ty taka blada? On mówi, człowieku, on mnie wziął do samochodu, ten policjant, dwóch ich było. I mówi do mnie tak. Czy pani przyszło do głowy kiedyś, jakie znaczenie ma władza? I że mówienie i źle o ludziach, którzy są przy władzy, a ona się taka zrobiła, a ja też, no nie? Nie powinno mieć miejsca. Niech pani nie mówi źle o ludziach, którzy są przy władzy. Słuchajcie, my nie odzywaliśmy się już do Nasielska w ogóle. Rozumiecie? Przyszliśmy do domu, położyliśmy się spać. Rozumiecie? To jest ponadnaturalność. Dlaczego? Bo tego chcesz. Rozumiecie? Bo tego chcesz. Masz te pragnienie. Policjant, człowieku, wziął nas, napomniał. Niewierzący. Niewierzący policjant na ulicy wieczorem napomniał nas, żebyśmy nie plotkowali na innych usługujących. Tak. Rozumiecie? I to jest ponad natomiast. Dlaczego? Czy to było, czy ja się nie czułem, to nie chodziło, że ja się poczułem źle, to się nie, ja się nie zacząłem bać Boga. Chodzi o to, że to był kolejny puzzle, że nasza codzienność to jest ponadnaturalność. Tak. I że to niesie za sobą potężny potencjał. Dokładnie. To jest potencjał. I zawsze to nasze funkcjonowanie w tej ponadnaturalności będzie przynosiło nam sukces, słuchajcie. To są w ogóle takie rzeczy. Zobacz, jesteś wstawiennikiem, z obydwoje jesteście. Jesteś wstawiennikiem. Pamiętasz, jak zaczęłaś rozumieć, że rzeczywistość mówi? Tak. Przypominasz to sobie? Pamiętam. Pamiętasz, jak to było w szok? Pamiętasz, to było w tramwaju? Powiedz, co było w tym tramwaju. Pamiętasz to? Tak. Bo ja to pamiętam. Jechałem sobie tramwajem, chyba z pracy, już mniejsza z tym. Mhm. I słyszę komunikat. W tramwaju. O tym, że. W ogóle głośniki, tak? Słyszę komunikat o tym, że będą opóźnienia pociągów. Jadę tramwajem, w sumie po co mi te pociągi? W ogóle mówię, chyba coś mi się w ogóle, nie wiem, coś przewidziało, coś usłyszałem, o co chodzi. Mhm. Po jakimś czasie jechałam do rodziców pociągiem.
Kupiłam sobie wcześniej bilet, wchodzę na dworzec. Okazało się, że gdzieś zerwało trakcję, bo chyba były jakieś takie silne wiatry. Mhm. I były straszne opóźnienia pociągów. Słuchajcie, kilka godzin czekałam na dworcu, zanim pociągi ruszyły. Wcześniej odebrałam informację, ale ja wtedy nie rozumiałam jeszcze, o co chodzi. Ale też nie gdzie łapałam. Odebrałaś? W tramwaju. W tramwaju nie ma takich informacji. No nie. Tramwaj informuje o przystankach. Tam nie ma radia. Tak, tam są nagrane komunikaty. Tam są komunikaty. Przystanek taki, przystanek taki, przystanek taki. A ja słyszę opóźnienie pociągu. A w tramwaju dostajesz informację. Z tego głośnika idzie informacja, będą opóźnienia w pociągach. Tak. I teraz o co chodzi? Ja to pamiętam, bo jak gadaliśmy zaraz po tym, ja mówię, gdybyś wtedy to przeczytała, ty pojechałabyś innym pociągiem. Tak. Nie stałabyś w tym... I zobaczcie, dbałość Boga o naszą codzienność. Nawet, żebyś nie stał w ogóle parę godzin bezczynnie, nie siedział w pociągu. Ja słyszałam taką historię kiedyś o dwóch prorokach, o dwóch takich przykładach właśnie, że jeden prorok miał sen, że jakieś dziecko miało mieć z kościoła, miało mieć tam wypadek, nie? I ta osoba poważnie wzięła ten sen i się pomodliła i faktycznie był wypadek i to dziecko było żywe i zdrowe, wyszło z tego wypadku, nic mu się nie stało. I drugi taki przypadek to był odwrotny, że właśnie drugi prorok gdzieś tam miał taki sen, że coś się miało stać. I on to właśnie tak po naturalnemu uważał, znaczy prorocza osoba powiedzmy, może ta osoba nie funkcjonowała jako dobrze wykształcony prorok, nie poruszała się w tym jakoś sprytnie. Natomiast ten wypadek miał miejsce, bo ten prorok nic z tym nie zrobił. Dokładnie. I faktycznie ktoś poniósł szkodę. Dokładnie. I właśnie ja się z czymś takim spotkałam, tak naokoło, że ludzie myślą, jak mam sen, czy jak mam jakąś tam wizję, to że to tam ma tak być. Dokładnie. Że to jest, że o wow, ciocia Klocia umrze, bo zawsze ktoś umiera, jak mi się śni, tak? A w ogóle ja będąc tutaj, to się też nauczyłam, zrozumiałam, że te informacje, tak samo jak do Jezusa, czy do Józefa przyszedł sen, że w ogóle zawija się z Egiptu, i żeby ochronić Jezusa, prawda? I to był również, wiesz, ludzie mówią, że tylko Biblia mówi, no ale ten na przykład otrzymał jakąś informację, której w Biblii nie było. Nie było. Zawijajcie się z Egiptu. Dokładnie. Tak? Więc Bóg mówi również przez proroków w różny sposób, tylko też jest taka kwestia, że prorocy są niewyszkoleni. No tak, bo wiele osób uważa, że dzisiaj w tym takim religijnym nurcie, że właśnie jeśli ktoś rzeczywiście jest prorokiem, też osobą proroczą, to że on coś widzi, to tak. To jest koniec tematu. Tak. A my nie żyjemy w epoce końca tematu. Ja zawsze jak uczę proroków, to ja mówię, ty nie jesteś prorokiem Starego Testamentu, że ty masz wytyczne, dostałeś wytyczne, że tak będzie, tylko to jest opcja. Bo my w Chrystusie Jezusie mamy możliwość właśnie wzięcia tego elementu i użycia go, aby odnieść sukces. Przecież poruszasz się bardzo mocno w słowie wiedzy. Niejednokrotnie często ludzie mnie pytali w kościele, co ten Tadek przychodzi ci tam na te ucho szepcze? No on mi szepcze słowo wiedzy. My uzdrawiamy chorych, stoją ludzie, są uzdrawiani, dalej przychodzi ten człowiek, ma do czynienia z tym, czy z tamtym, tak? Mamy do czynienia z takimi duchami. I to, ja powiem tak, 90% bo jesteś osobą, która rzeczywiście, którą ja znam, która najczęściej, nie znam osoby, która częściej ma trafione słowo wiedzy. Tak? Tak. A nie znam na przykład przykłady? Nie znam kogoś. Zanim ci podam przykłady, jakby to jakby dopowiem pewne rzeczy, bo ja uważam, że też pytanie, czego ludzie chcą i jaki jest obraz w ogóle tej ponadnaturalności, bo ja się musiałem zderzyć z tym, że jak ja widziałem ponadnaturalność w kościołach zielonoświątkowych i w różnych innych, że tam przyszedł pan, anioł czy cokolwiek i mają złoty pył, albo że tam znaleźli pióra i ja tak się tak zastanawiałem, okej, w ogóle, ale co to wnosi do mojego życia? I ty się też wzbraniałeś, żeby uwolnić dar. Tak. Przez to. Bo ja wiem, że ty długo się przez takie rzeczy właśnie wzbraniałeś, że to. Bo ja nie chciałem czegoś, co jest tak naprawdę w ogóle niedziałające. I potem ja też się zacząłem uczyć, że to w ogóle nie o to chodzi. Dzisiaj jak będzie złoty pył, będzie złoty pył. Generalnie mi to jest do niczego niepotrzebne. Bo to wcale tak naprawdę nie sankcjonuje, czy Bóg był, czy go nie było w ogóle w danym miejscu, nie? I ja też musiałem sobie zdać sprawę na przykład z kwestii, jeśli przychodzi, powiedzmy do mnie słowo wiedzy, tak to nazwijmy, to musiałem rozgraniczyć w swojej głowie jedną taką bardzo ważną rzecz, że jeśli na przykład załóżmy przyszłoby, że mam widzenie, czy tam nie wiem, myśl, że ktoś zginie, to mam do wyboru dwie osoby. Albo nakarmię swoje odrzucenie i powiem, bo sobie tam na przykład zapiszę i potem przekażę, ale ja to miałem i to się właśnie wydarzyło. Tak. Czy nic nie wniesie. Nic nie wniesie i jakby podniesie tylko moją wartość i
będą ludzie myśleli, że no bo ja powiedziałem, czy ja to powstrzymam. Ja musiałem sobie postawić tą granicę w ogóle w funkcjonowaniu, że ja po to to mam, żeby zabezpieczyć człowieka. Uratować, i żeby go uratować. Amen. A nie po to, żeby siebie dowartościować, bo dzisiaj mi to jest niepotrzebne, bo ja wiem, co mam. Wiem, jak jestem skuteczny, wiem, jak to się przekłada, bo mamy zwrotki, ale pamiętam, że musiałem to zrobić. Że to nie chodziło o moje... Wielu proroków, właśnie wielu ludzi, którzy grzebią w tej rzeczywistości duchowej, chcą się sprawdzić. Ale nieraz przecież rozmawialiśmy, bo ty potem przychodziłeś, tak. Mówiłeś, ja wiedziałem, a ja cię pytam, no dlaczego, ty mi nie powiesz, mówię. No dobra, wiesz. Ale dajcie mi jakiś przykład. No nie wiem, przykład. No, nie, no to przykład. Pamiętam takiego człowieka, który pierwszy raz był w ogóle w kościele, nie? I nawet trudno powiedzieć w ogóle, jak to funkcjonuje, bo wiem, że u każdego funkcjonuje to inaczej. Jak przychodzi słowo wiedzy... U ciebie najczęściej się pojawia co? W formie myśli. Okay. U mnie najczęściej w formie myśli. Ale wtedy, ja nie wiem, czy to była forma myśli, czy widzenia. Pamiętam, że miałem tak jakby flashback, że za tym człowiekiem gonił jakiś starszy facet z siekierą. No. A, ja pamiętam to. Pamiętasz to. Pamiętam. I, no i teraz zobacz, i to generalnie jest bardzo takie abstrakcyjne. W ogóle niezwiązane z niczym, nie? Ale ja wiedziałem po prostu dalej. Ale więcej. Tak, tak. Ale tam był cały opis. Tak, on gonił w ogóle tego człowieka i ja wiedziałem, że to wydarzenie tak nacechowało życie tego człowieka, że on zaczął się jąkać. I wiele tam innych rzeczy. I ja przyszedłem, powiedziałem to Arturowi. Tam demon wtedy wszedł. Tak, tak. I wszedł do tego człowieka demon. I Artur poszedł sprawdzić, po prostu zapytał tego człowieka, czy to jest prawda. I pamiętam, że ten chłopak powiedział, nie, to nieprawda. A potem w którymś momencie coś mu się przeskoczyło i mówi, tak, było takie zdarzenie, że jak gdzieś tam był na plebanii, to odbiło coś temu... Co cmentarza... Czy wikaremu właśnie, to ktoś jakiś... I latał za nim z siekierą i on się schował pod ołtarzem. I wtedy on do mnie przyszedł i mówi, ja mówię, dobra, to modlimy się. Nie? Ja wtedy, teraz o to chodzi, jak wygląda usługa na podstawie takiego, ja nie wiem nic więcej, bo we mnie tu się nic nie dzieje. To jest bardzo ważne, bo często ludzie mówią, ja muszę mieć potwierdzenie, jako tam osoba usługująca, co mi tam ten powiedział. Ja nie muszę mieć potwierdzenia. Dokładnie. Dlaczego? Bo ja przeczytałem Biblię nie mile razy i chodzę z Bogiem też tyle lat i to nie jest kwestia potwierdzenia, tylko kwestia zaufania. Tak. Bo on nie mówi niczego dziwnego, poza tym słowo wiedzy, no przecież no, słowo wiedzy to jest jakaś informacja, tak. Której on nie ma prawa wiedzieć. Tak. Że on w ogóle nie wie. I mówię do niego, do tego człowieka, mówię, to teraz ja się ciebie pomodlę i ja nakażę temu demonowi wyjść. I powiedziałem, demonie, który tak. Wszedłeś w niego wtedy, kiedy gonił go ten gość siekierą i te całe słowo wiedzy, tak? Mówię, wyjdź! I ten to wylazło z niego, no. Przestał się jąkać. Wow. Rozumiesz, przeszło odrzucenie, odeszło od niego, w ogóle wiesz, facet zaczął. O co chodzi? Zastosowanie ponadnaturalnego, no, tego Bóg chce. I to ktoś powie, no przymówić, no mówi mi i wtedy ja wiem, co robić. Tak. Bo to ze sfery ponadnaturalnej jest brane. Okej. Okay. Tak jak opowiadałeś ostatnio teraz w kościele, było z tymi duchami sierocymi, tak? Na przykład. Że były zwrotki takie ciekawe, że ludzie byli bardzo uwolnieni, tak? Bardzo dużo u nas ludzi. Bardzo dużo ludzi przychodziło po tym, jak Agata zaczęła, pomodliła się o to. Mm-hmm. Przychodzili ludzie, no nie wiem, przychodzi dziewczyna i mówi, słuchaj, ja od tej niedzieli nawet lepiej myślę. Tak. To znaczy intelektualnie, znaczy zaczęłam zapamiętywać więcej rzeczy z książek, z Biblii, uczyć się umiem. Nie zasypiam nad książkami, nie, jakby rozumiecie co chodzi, że intelekt jej się uruchomił, intelekt, no. Bo prawda ktoś powie, no co ma to z tym wspólnego, ja nie wiem co ma w duchowej rzeczywistości, tak? Rzeczy nie są takie, jak często my się tylko ich nauczyliśmy tutaj, bo ta rzeczywistość tutaj jest jedynie odbiciem. Ja po jednym takim, nie wiem czy to było uwolnienie, czy jakieś... jak to się mówi, udzielenie, ale że Biblię zaczęłam rozumieć. No właśnie. I teraz nie wiemy dlaczego, co tam stało za tak. Tym, prawda? Ale było to z ponadnaturalności. Tak. Bo wiecie, gdyby... Ja już mówię, my to dziś tak nie do końca rozmawiamy, tam uzdrowienia, bo tego jest u nas masa wszędzie. U nas to dzieci uzdrawiają. Moja córka to już się bawiła w uzdrawianie chorych. Miała lalki tam. Pamiętam, kuzynka do niej przyjechała. Pamiętam, kuzynka do niej przyjechała i mówi do niej tak, chodź się pobawimy lalkami. Ona się zaczęła bawić lalkami i Sara przychodzi i mówi, no bo babcia się pyta, co ci jest? No bo mówi, ona powiedziała, żebyśmy się pobawili w lekarza i potem lalka umarła i robimy jej pogrzeb. Babcia się pyta, ale to z czym masz problem? Ona,
No bo ja się tak nie umiem bawić. Sara się nie umiała bawić, że w lekarza, że leczymy lalkę, lalka umarła. No i to było, jak to umarła? Jak to umarła, jak przecież, no to nie wiem, może wskrzeszmy. Albo, prawda, nie umiała się bawić, prawda, bo to jest jej kulturą. No. A jak to jest z odczytem na przykład duchowej rzeczywistości względem jakichś zjawisk, które mogą się zdarzyć, które się, albo odczytywań jakichś tam społecznych zachowań? Ewa, ty się w takim czymś poruszasz? Wiesz co? To, co wcześniej wspomniał o tym Artur, bierzesz pod uwagę to, że do ciebie mówi cała rzeczywistość. Mhm. Od tego zaczynasz. Tak. Musisz być tego świadoma, że wszystko mówi, nie ma nic bez dźwięku, tak? Wszystko do ciebie mówi. Generalnie historia, sytuacje z dnia codziennego, jakiś przechodzień na ulicy, pies, że tak powiem, kamień, wszystko do ciebie może przemówić i być jakąś informacją składową czegoś, tak? Mogę ci podać jakiś może przykład tego, żeby to lepiej zobrazować. Jest po prostu taka sytuacja, jadę na jakieś spotkanie, wysiadam z samochodu i tak spojrzałem spontanicznie na oponę, na koło w samochodzie, nie? Samochód jest sprawny i tak dalej, natomiast miałam takie przekonanie wewnętrzne, jakby niepokój, że coś jest nie tak po prostu w ogóle z tą oponą, z tym kołem. I miałam takie odczucie, że jakbym teraz wsiadła do samochodu i pojechała, to by mi pękła ta opona. Okay. Takie coś, nie? Pierwsza taka myśl, która ci przychodzi, taka, tego typu. Jestem na tym spotkaniu, po jakimś czasie pojawia się pewien człowiek, który się spóźnił i na dzień dobry mówi o tym, słuchajcie, przepraszam za spóźnienie, no ale na trasie stała się taka rzecz, że po prostu wybucha mi opona i było trzeba zmieniać koło i tak dalej, i tak dalej. Mam już kolejną informację, ja już sobie to składam. Ja tego nie traktuję na takiej zasadzie, że wiesz, po prostu okej, okay, ktoś miał jakiś tam wypadek, była kolizja, miał jakiś tam problem, nie wiem, czy to z oponą, czy jakkolwiek, tylko ja już sobie składam te informacje, nie? I dla mnie to już jest potwierdzenie. Temat, że to był człowiek z kościoła, mam już potwierdzenie, okej, okay, to w takim razie ruszamy z modlitwą, ochraniamy, bo auta ludzi ze względu na pewnego rodzaju ataki i tak dalej, tak? Więc widzisz, w pewnym sensie to są naturalne rzeczy, ludziom się tak przydarza, tak? Że nie wiem, no, tak. Ma stare opony, no, nie wiem, nie pojechał do serwisu zawczasu, tak? I tak. Nie wiem, no, jakaś jest awaria w samochodzie, nie? To jest naturalna, że tak powiem, tak. Kolej rzeczy. Ale ja wyciągam z tego pewnego rodzaju esencję, ja widzę głębiej. Wiesz, widzę szerzej i głębiej tą rzeczywistość, nie? Nauczyłam się czytać, więc to generalnie w ten sposób, tak? Czyli jeśli chodzi o jakieś sytuacje szersze w społeczeństwie, dochodzą do ciebie pewne informacje, nie wiem, nawet to, co się dzieje w Polsce, tak? Możesz z tego wyciągnąć więcej. To niekoniecznie to, co widzisz w tej naturalnej sferze, jest tą ostateczną informacją. No tak. Bo to jest też, bo to jest znowu też wyjedy w pewnym sensie nazywane też słowem wiedzy, tylko w szerszym aspekcie. Na przykład ta rzecz, tak. Bo słowo wiedzy ono się pojawia w bardzo różny sposób. Ono się będzie pojawiało u innych osób, u jednych tak jak u tatka, u innych tak jak u Ewy. Dlaczego? Bo naturalność, pragnienie tego, chęć, ono daje nam. Ja marzę o tym, żeby ludzie zrozumieli to, że jak zapragną tak, widzieć więcej niż widać, wierzący ludzie, tak, tak. Będą widzieć. To tak samo jak zapragną widzieć zanim coś się wydarzy. Tak. Że oni to zobaczą. Właśnie nie po to, tak jak rozmawialiśmy, żeby się załamać, umrzeć. Tak, tak. Nie umrzesz, no będziesz żył i opowiadał, będziesz dzieła Pana, no proszę tak, cię, tak. No ale kurczę, zabezpiecz się. Tak. Albo nie zrób pewnych rzeczy. Tak. Prawda? Nie jakby obierz inną drogę. Prawda? Właściwie przez to, że Kościół dzisiaj nie czyta w prawidłowy sposób tej duchowej rzeczywistości, ponosi bardzo wiele porażek. Tak. Albo nie umie tego zinterpretować, bo generalnie są ludzie, którzy na przykład uważają, że cokolwiek zobaczą, to już jest w ogóle Pan mówi. No tak. I czytanie z całej rzeczywistości duchowej. To jest po prostu absurdne. Ja pamiętam kiedyś, tak. W ogóle, ponieważ ja chciałem więcej, to przyszedłem do Boga i mówię, Boże, dlaczego ja nie mogę widzieć wszystkiego? A wtedy Duch Święty mi odpowiedział, bo by twoja psychika nie zniosła. No absolutnie. I zrozumiałem taką rzecz, co robił Jezus. Jezus powiedział, robię tylko to, co widzę u Ojca. Czyli Jezusa nie interesowało w ogóle, co się dzieje, powiedzmy, nie wiem, za granicą, za progiem domu, jeśli to w ogóle nie było równoznaczne z tym, że coś się dzieje u Ojca. I On też nie wiedział. Nie wiedział.
I on też nie wiedział tych rzeczy, wiesz. Dokładnie. Że tak się w ogóle działo. Ja po prostu widzę, że jakby ogląd duchowej rzeczywistości musi być przez ludzi wierzących postawiony jako rzecz pierwsza. Ja uważam, tak że jest. Ludzie powinni pojąć to, że jako duchy są przede wszystkim, jako ciała później. To, jak ja się narodziłem się z Bożego Ducha, najpierw jesteś duchem. Nie dotykasz tego. To jest takie bardzo abstrakcyjne zrozumienie. Tak, dokładnie, bo nie ma tego, bo tego nie ma czym poprzeć w naturalnym. Właśnie i tutaj, gdzie jest idea ponad naturalności? Ponad naturalności nie możemy oprzeć na naturalnych odczuciach. Okay. Ludzie mówią, ja nie czuję, ja nie mam emocji do tego, ja nie odczuwam. Tak. Albo też naucz mnie tego. No nie nauczę cię. Co mam zrobić? Moje pragnij. Dokładnie. Zapragnij. Wiesz. Ja pamiętam, jakieś dostałam taki telefon od takiej osoby z jakiejś społeczności w Polsce, która do mnie zadzwoniła i powiedziała, powiedziała mi tak, czy chcesz podpisać jakąś petycję, bo jakiś tam znany pastor idzie do sądu i wszystkie kościoły jakąś tam petycję piszą, ale powiedziała, to się pomódl, czy chcesz ją podpisać. I ja w ogóle, mi to zabrzmiało tak fałszywie, jak ja to usłyszałam, bo zrozumiałam, że jest to jakiś temat modlitwy, był źle postawiony w tym zapytaniu tej osoby, prawda, że modlitwa była pomóc się, czy to jest wedle w ogóle zgodne z tobą, żeby petycję podpisywać. Natomiast nigdzie nie słyszałam, żeby Kościół się modlił w ogóle o tą sprawę sądową, prawda, żeby ustanowił, jak to ma być, czy ta osoba będzie osądzona, czy nie będzie osądzona. Tego tam nie było w tej prośbie. I właśnie zobaczyłam, że jakby Kościół nawet nie rozumie, szeroko pojęty Kościół, że jakby nie do końca rozumie, że ma wpływ przez modlitwę dokładnie, na wiele różnych rzeczy. Dokładnie. Ja pamiętam taką, słuchajcie, pamiętam takiego chłopaka, który jakby utożsamiał w ogóle z obecnością Bożą czy Ducha Świętego jakkolwiek, że Bóg w danym momencie coś robi przy nim, tak. Albo wobec innej osoby, że stawały mu włosy na rękach. Okay. I jak na przykład kogoś uzdrawiał, stawały mu włosy na rękach, to mówił, o jest Boża obecność. W ogóle coś tam robił innego, o jest Boża obecność, bo mu włosy stanęły. I pamiętam, coś mu tam odbiło i chciał zmienić pracę. Poszedł do innego miejsca i tam stanęło mu włosy, mówi, jest Boża obecność, to praca. Nie popracował tam dnia. Mhm. Powiedział, że nie da się tam pracować. A mówię, ty, dlaczego w ogóle uważasz, że Duch Święty to jest od tego, że ci włosy stawały? Mhm. Czemu to zamknąłeś? Czemu to zamknąłeś w tym, nie? Czemu to zamknąłeś? Znaczy, diabeł cię oszuka, no to teraz albo Łatwo podrobić. Dokładnie. Bo to jest poza uczuciami. Bo to w ogóle jest na takiej zasadzie, wiecie, do duchowej rzeczy przykłada się duchową miarę, jak na podstawie oczywiście. Emocji, czy jakichś takich przeżyć, wiecie, nie? Czy nawet intelektualnego jakiegoś oglądu, jak ja mogę uznać, że to jest z Boga, czy nie z Boga. To w ogóle to prawda weryfikuje, wiesz, nie uczucia, to w ogóle to zupełnie inna, że tak powiem, innego narzędzia trzeba użyć, nie? Dokładnie. Czyli to pewnie też taka była jakaś sytuacja, a propos właśnie tego złotego pyłu i tak dalej. Skończyło się nabożeństwo na jednym z krzeseł, bo strasznie tak właśnie też takiego tak. Złotka, nie? I złoty pył się okazało, że dziewczyna miała taką bluzkę z brokatem i się tak, obsypało. Ale w większości kościołów to było podniesiona wielka manifestacja, Bóg tu był. Ale wiecie, tak, nie? Wiecie, ale zgadza się, bo jest, więc widzimy pragnienie, widzimy prawdę w tym, ale widzimy, musimy też dostrzec intencje, jakie to, że bo inaczej następuje kupa tych pomyłek. Wielu ludzi na przykład nie sięgnie głęboko w nadnaturalność, tak. Bo oni nie rozumieją, że oni mają tym służyć. Tak. Sobie i innym. Że to jest odpowiedzialność. Że to jest odpowiedzialność i to jest na usługę. Tak. Masz siebie postawić mocno w Chrystusie ponad naturalności tak. I potem usługiwać innym ludziom. Tak. A nie tworzyć z tego medal jakiś. No co tak. Nas to, kurczę, wiecie. No. Bo to jest też związane z tym, że ludzie są w poniżeniu i oni się tym dowartościowują. O, widziałem coś, miałem sen, coś tam i później to się uważają, że to tacy duchowi, tacy wspaniali w ogóle, nie? To w ogóle nie o to chodzi. O się. To zrozumienie tego, że jeśli otrzymałeś coś od Boga, tak. To ty masz obrócić dla Królestwa i to ma się tylko poszerzać w tobie i pogłębiać, no to jest już zupełnie inna para koloszy, nie? To jest związane z bardzo silną też odpowiedzialnością za to później, co się robi. Tak, że to jest bardziej używane, żeby ludzi w jakieś jarzmo z powrotem wsadzić, jakieś lewe proroctwo. Dokładnie. Albo jakieś przerysowane proroctwo z drugiej strony, że człowiek nie jest gotowy, żeby być żadnym prorokiem narodów, a tu mu załatwiają, że masz być nauczycielem, czy coś takiego, albo przerysowanie w jakieś, że to jest nadduchowość. Kiedyś jest taka osoba, też ją znasz, potem ci powiem tutaj na łamach, nie będę o tym mówił, nie?
publicznych, ale tak też osoba taką znasz i też, też taki prorok kiedyś do niej prorokował, do tej osoby, że ona będzie wielkim właśnie prorokiem do narodów, nie? Tak. A ta osoba w ogóle do tej pory się nie może pozbierać, jak ci później powiem, to się uśmiejesz, no kogo to było, nie? Znaczy ja pamiętam, bo ja również usługiwałam na różnych takich konferencjach jako tłumacz, prawdę mówiąc, i jakby ja wiele rozmów słyszałam tłumacząc, że przychodzili ludzie, był cały kościół ludzi, czy cała konferencja, i ja wiele tych rozmów tłumaczyłam. I pamiętam, to było dla mnie, potem byłam zszokowana. Zszokowana byłam tym, co ja tłumaczyłam, w kontekście takim, że właśnie, właśnie na przykład na dzień dzisiejszy ktoś tam, wiesz, dostawał takie proroctwa, będziesz matką narodów, będziesz tutaj nie wiadomo kim, prorokiem. I wiesz, na dzień dzisiejszy ja znam takie osoby, co ich w ogóle nawet w kościele nie ma. No właśnie, bo to jest to, że w ogóle ta intencja została zachwiana, że ona tak. Że to nie w tą stronę. Diabeł wypaczy wszystko, jednak to nie wolno, nam nie wolno inaczej myśleć, jak to, że my w tej nadnaturalności musimy żyć, oswoić się z nią. Bardziej myśleć w tych kategoriach, niż na pewno, wiecie, jesteśmy tutaj stąd, wiecie doskonale, że ja jestem pragmatykiem, że ciśniemy tu na rozwój, na to, żeby ludzie nie byli głąbami, żeby zakładali firmy, żeby w ogóle byli normalni, żeby, wiecie, ale... I jakby, czyli nie ma tego, że my odrzucamy rzeczywistość fizyczną, psychofizyczną. Nie odrzucamy. Właśnie chcemy być świadectwem, że ludzie normalni jesteśmy. Nie jesteśmy dziwakami, wiecie, na miotłach, co latają, nie? Ale z drugiej strony, my musimy żyć ponad naturalnością, od rana. Wiecie, ja nawet tego nie umiem dokładnie powiedzieć. Ja mam takie... Ja czasami tak, nie wiem, czy śpię, czy nie śpię. Już trochę zasypiam, albo już trochę się budzę. W tle biegają jakieś abstrakcyjne obrazy jeszcze, gdzieś tam, no nie? Ale, a ja gdzieś na łamach tego słyszę Boży głos. Ja się musiałem nauczyć tego. Każdy u siebie musi to zobaczyć. Tak. Nie można takich dokładnych postawić w ogóle ramek nadnaturalności, bo tam ich nie ma. Czasami, tak jak mówisz tutaj z tymi włosami, czasami jest tak, że coś się zdarza. Dokładnie. Jakby tak... I tak może być, prawda, przez pewien okres, tak lub u jakiegoś człowieka. U drugiego nigdy to się nie zdarzy. Dokładnie. On musi odnaleźć swoją drogę do tego. Odnalezienie tego jest ściśle związane też z nami samymi. Dokładnie. Natomiast mówię, no ludziom w kościołach na pewno się nie chce zagłębiać w samych siebie, to wiem na pewno. Wcale się na te wycieczki tam nie chcą udawać. A to rzeczywiście pomogłoby im odnaleźć drogę do prawdziwej ponadnaturalności, do tego stylu życia ponadnaturalnego, że gdziekolwiek idę, to nie jest to, że idę z Bogiem, to już nie jest kolokwializm. Tak. Idę z Bogiem, to rzeczywiście idę. Drugi rozdział, 13 werset, jest napisane tak. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. A on brzmi mniej więcej w ten sposób, że nie ci, nie ten, kto jest słuchaczem, uznany jest za wykonawcę słowa. No tak. Inaczej, uznany jest za wykonawcę przed Bogiem, lecz twórca prawa wykonuje prawo. Jak ja to przeczytałem, mówię do Ewy... Czyli Chrystus w nas? Tak, mówię do Ewy, musimy tu komentarz dać. Bo czego Paweł ich uczy? Paweł im uczy, mówi, ludzie, tu nie chodzi o to, żebyście wy się spieli na tym, że macie żyć w sposób w ogóle ponadnaturalny i że coś wygenerować. Lecz musicie uwierzyć, że ten, który mieszka w was, czyli Święty Duch, jeśli wy będziecie tego pragnąć, jeśli będziecie chcieć prawdy i będziecie mieli zdrowe intencje, za was będzie wejście w ponadnaturalność. Wstaniecie od rana i będziecie w ponadnaturalności. Wow. Bo on będzie wykonywał w was własne prawo. W ogóle wiesz, i to jest łaska. I się jak rano spałem, Duch Święty mówił, pamiętaj, że coraz więcej przy wydobywaniu tych talentów dzisiaj z ludzi, bo o tym będziemy dużo mówić w Kościele, masz mówić też o łasce, o tym, w jaki sposób z tej nadnaturalności korzystać, w jaki sposób w ogóle jakby macie tego uczyć ludzi, prawda? Bo to jest nasza spuścizna. Musimy być ponadnaturalni i wtedy połamiemy diabłu nogi i poprzyprowadzamy ludzi do Jezusa i wprowadzimy ich w miejsce, w którym my jesteśmy. A reszta Kościoła będzie robić swoje klocki Lego, tak jak robi. Amen.
Amen. Nic dodać, nic ująć. Amen. Amen. To dziękuję bardzo, kochani. My też dziękujemy. Dziękujemy. Przyjaciele, jeżeli nas oglądasz, jeżeli to Cię inspiruje, jeżeli chciałbyś sięgnąć po większą przestrzeń supernaturalności, nadnaturalności, to zapraszamy do Kościoła Mocy. Zgadza się. Wszystkiego dobrego. Hej. Cześć.